Kiedyś się wstydziłem mówić do kamery. Znasz kogoś takie Pago 3 na... Tak, znam. Co to jest za typ? Taki knut. W jakim kontekście? Co to znaczy knut? No bo ogólnie Pago jest jednym z lepszych i streamerów na Twitchu w Polsce. Ma bardzo oddaną grupę widzów. Może nie ma najwięcej widzów na Twitchu overall, ale oni zawsze się z niego śmieją właśnie, że ma zakola, że jest mały, do tego knut. Teraz się śmieją, że nie potrafi jeździć samochodem. Ty, więc... no to jest jebany złodziej. On teraz transmituje na Twitchu ten program. Ile osób go ogląda? 3,5 tysiąca. A czemu uważasz, że złodziej? No, nie traktujesz tego jako reklamy? Nie. Mogliby wejść na nasz kanał na YouTube i u nas to oglądać. Ale mają komentary. Czyli my ze sobą rozmawiamy, on to ogląda i dodaje coś od siebie. I ludzie chcą też słuchać rzeczy. Ja na przykład tak zacząłem oglądać konferencje. I to jest w porządku? To już ci tłumaczę. Ja zacząłem oglądać konferencje Fejmu i mi ludzie pisali to samo. Teraz mi różne federacje płacą, że jak jest konferencja na głównym kanale, to żebym ja siedział i też coś tam dopowiadał pomiędzy, nie? Co o tym sądzę, co się dzieje. Okej. To jeśli cię to zdziwiło, to nawet nie wiesz, ile osób dziennie na tym Twitchu czy na YouTubie wchodzi i na przykład ogląda wasz kanał z widzami. Mhm. Wiesz, to po prostu takie watch party, nie? Więc no. Okej, okay, nie znam tego środowiska, przyznaję się szczerze. Twitch, no tak ogólnie działa internet. Można by było czy zrobić. Czy powinienem go przeprosić za nazwanie go złodziejem? Nie, to było urocze. Urocze, to nie przepraszam. To było urocze pod tym względem, że nie wiedziałeś, że takie zjawisko ma miejsce. Więc to. Ktoś mi mówi... Co, jeszcze raz? Okej, okay. I też transmituje? Twój kolega TakeFan? Mój kolega TakeFan. Też transmituje ten program, 10 tysięcy go ogląda. No bo chcą, bo ich to ciekawi, stary. Zapraszamy wszystkich widzów na oryginalny stream. Ale tu będą mieli tylko nas, a tam na przykład będzie, nie wiem, mój kolega, nie wiem, ja coś powiem, no. Że on powie, nie no, głupoty pierdoli, nie? Okay. Nie jest tak, że od razu masz jakby reakcję na to. To może musimy... 10 tysięcy osób? Podobno. To on się, stary, zaczął na nowo. Nie miał tyle nigdy. Tak? Nie, no nie wiem, może miał, ale jest to bardzo dużo. 10 tysięcy ogólnie na streamera jest to dużo. A ty jak slibowałeś, takie miałeś rekordy? 70 tysięcy. Okay. Ale to nie było, ale to nie jest tak, wiesz, że o, dzisiaj sobie popierdolimy o niczym i 70 tysięcy, bo tak to może 20 to jest max, jak nie ma jakiegoś kontentu takiego. 70 na jakiejś konferencji, czy to Fame, czy Hailik. Może 80 było. Nie wiem, tak szczerze, nie robi mi różnicy, czy jest znaczy od 5 tysięcy w górę nie robi mi różnicy. I tak czat tak zapierdala, że nie jestem w stanie go przeczytać całego, jak jeszcze się na czymś innym skupiam. Mhm. Więc no, do 5 tysięcy jestem, już potem nie. Więc czy nawet bym nie oglądał, ja nie mam czegoś takiego, kurwa, stary, ogląda ci 300 tysięcy osób, nie rób tego i tego, powiedz to i to, wiesz, to jest twoja chwila, nie? Tyle.